Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zastosowania odpromiennika aronitu w terenie, kiedy nie ma lekarstw, kiedy nie będzie możliwości kupić jakiegoś lekarstwa, jesteście gdzieś w lesie, zaczną was boleć nogi, czy głowa, czy kark, czy plecy. Możecie bezpośrednio wyjąć aronit z pudełka i przyłożyć tym plastikowym opakowaniem do miejsca, gdzie po prostu macie ból, w miejscu, gdzie macie jakąś infekcję, w miejscu, gdzie jest ból głowy, gdzie jest ból karku, ból krzyża, czy ewentualnie ból stopy, nogi. Możecie po prostu przykładać w te miejsca. Po chwili po prostu poczujecie ulgę, nie będzie was już boleć tak jak bolało wcześniej, będzie po prostu już, no, zmniejszy się po prostu ten ból, bo może przyjść taki czas, że zaczną się działania wojenne na świecie, w Azji i może też w Europie, i po prostu będziecie w sytuacji, kiedy będziecie mieć w kieszeni aronit, ale nie będziecie mieć innych środków i możecie po prostu z tego aronitu skorzystać. Możecie go nosić albo w kieszeni przy sobie, to spowoduje, że macie więcej siły, więcej energii do biegów, do chodzenia po lesie. On spowoduje po prostu lepsze samopoczucie u was, a w przypadkach, kiedy jest jakaś infekcja, kiedy jest jakiś ból bardzo natarczywy, występujący w waszym ciele, możecie go zastosować, przykładając go bezpośrednio na bolące miejsce lub stosując jakąś opaskę, jakiś elastyczny pas, który go po prostu jakby przymocuje do miejsca, w którym jest ból. Jeżeli jest głowa, możecie go wsadzić pod czapkę, nosić go po prostu pod czapką i po jakiejś pół godzinie, 40 minutach na pewno ulży wam, już ten ból głowy nie będzie taki mocny. To jest w takich sytuacjach bardzo trudnych, jeżeli nie będzie sklepów, jeżeli nie będzie lekarstw, możecie po prostu z tego aronita bezpośrednio korzystać. Chciałbym wam, drodzy kochani, przypomnieć, że również w niektórych filmach mówiłem o mantrach. Specjalne mantry, możecie je sobie spisać, są pod YouTubami. W niektórych przypadkach wymawiam te mantry, możecie się ich nauczyć, ponieważ idzie trudny czas, czas, w którym może nie być żywności, może nie być lekarstw, dlatego po prostu chciałbym, żebyście nauczyli się również tych mantr. Były podane wam mantry w poprzednich filmikach na bolące miejsca, na bóle nóg, na oczyszczenie jedzenia. Były mantry podane na wzmocnienie systemu odpornościowego. Te mantry są bardzo efektywne. Były mantry podane na koronawirusa. Mantry, które wytwarzają specjalną ochronną aurę, która po prostu chroni przed koronawirusem. Był podany system, w jakim jak trzeba stosować te mantry. No po prostu skorzystajcie z tych filmów, bo w jakimś momencie może już tych filmów nie być, albo może być zawieszony internet z ostatnich informacji, które właśnie dostałem dzisiaj. Za jakiś czas po prostu internet i telefony mogą przestać działać. To by było, drodzy kochani, na tyle. Takie instrukcje dla was, żebyście po prostu mogli zastosować je w praktyce. Dla osób, które lubią naturę, lubią lasy, łąki, chciałbym polecić, byście, drodzy kochani, nauczyli się, jakie rośliny można ewentualnie spożywać w naturze, bo może być taki moment, że będziecie musieli uciekać z miast i wówczas znajdziecie się w lasach, na łąkach i musicie po prostu jakoś sobie dawać radę. Możecie nauczyć się, jakie rośliny można spożywać, a które nie. I po prostu dzięki tej wiedzy możecie po prostu potem ją praktycznie stosować. Ja jeszcze raz was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie i do widzenia.